Dzień dobry, pszczółki moje kochane. W dzisiejszym odcinku zabierzemy się za jeden z bardziej popularnych napojów bezalkoholowych, czyli za podpiwek. Podpiwek jest napojem bardzo starym, bardzo znanym i ma podstawową zaletę, jest bardzo prosty do wykonania. Nie potrzeba do niego w zasadzie żadnych dodatkowych akcesoriów. Wystarczy kupić po prostu podpiwek, dodać do niego cukru, dodać drożdże, które są w zestawie z podpiwkiem, przefermentować z 2 dni w zamkniętej butelce i mamy gotowy napój. Najczęściej jest to napój przygotowywany na bazie kawy zbożowej, jakiegoś zestawu słodów i chmielu z różnymi dodatkami. Ten podpiwek, z którego ja dzisiaj będę korzystał i z którego ja dzisiaj wykonam napój, składa się z cykorii, żyta, buraka cukrowego prażonego i chmielu. Dodatkowo jeszcze potrzebne będą cukier i drożdże, które... Cukier nie wchodzi w skład zestawu, a drożdże wchodzą w skład zestawu. Sposób przygotowania jest następujący: do gotującej się wody albo wsypujemy podpiwek i zagotowujemy go, zostawiamy do ostygnięcia, dodajemy cukier, dodajemy drożdże i fermentujemy. Jakimś niewielkim problemem w tym sposobie przygotowania jest to, że taki zestaw trzeba później przefiltrować. Najlepiej jeszcze przed dodaniem drożdży i przed dodaniem cukru. Czyli po zagotowaniu i ostudzeniu filtrujemy, żeby te grubsze części zostawić i odrzucić, bo one nam do niczego nie będą potrzebne. Potem do takiego w miarę czystego płynu dodać cukru i później drożdży. Ja wykorzystam woreczek muślinowy do tego, żebym nie musiał później filtrować. Wsypuję zawartość saszetki do woreczka muślinowego, zawiązuję go, wrzucam do gotującej się wody i w zasadzie proces filtracji mnie omija, bo wszystko to, co dobre, zostaje wypłukane z woreczka, a w woreczku zostaje to, czego bym nie chciał otrzymać w tym płynie. Można wykorzystać oczywiście piruchę tetrową, można wykorzystać filtr do kawy. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że zawartość cukru, która tutaj jest dodana, ona służy nie tylko do tego, żeby nagazować ten płyn, ale także do tego, żeby dosłodzić. Przy czym drożdże niestety nie będą chciały zatrzymać się na jakiejś tam niewielkiej ilości alkoholu po nagazowaniu i będą chciały ten cukier zjeść do końca. I to może doprowadzić do tego, że jeżeli podpiwek będziemy przechowywać zbyt długo, to może zniszczyć butelkę i przy okazji uszkodzić miejsce, w którym ta butelka będzie się znajdowała. Dlatego najbezpieczniej jednak mimo wszystko jest używać butelek plastikowych albo po prostu wykorzystać ten płyn podpiwek gotowy w ciągu kilku dni i po 2 dniach fermentacji trzymać już te butelki w jakimś chłodnym miejscu, najlepiej w lodówce. Jeżeli będziemy wykorzystywać butelki plastikowe, to należy je wykorzystać w 2/3 objętości, to znaczy nalać płyn do 2/3 objętości tej butelki plastikowej, po czym ją zgnieść, wypuszczając powietrze, żeby zrobić miejsce na zbierający się gaz. Część dwutlenku węgla rozpuści się w płynie, część zbierze się w tej nieużywanej przez nas części butelki. W sytuacji, kiedy będziemy używać butelek szklanych z krachlą, no to jakby ja też nie nalewam nigdy do końca, zostawiam dosyć sporą ilość jeszcze wolnego miejsca, mimo tego, że krachla ma jeszcze uszczelkę, przez którą ewentualnie nadmiar gazu może się wydostać. Ja naturalnie wierzę we wrodzoną inteligencję szanownego państwa i mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę, jak niebezpieczne może być rozerwanie takiej, nawet takiej plastikowej butelki przez drożdże, które spożywają cukier i wydalają dwutlenek węgla. Przez ten dwutlenek węgla, który jest tutaj zgromadzony. Bo taką ilość cukru na 5 litrów czy na 10 litrów, tak jak jest podane na opakowaniu, to generalnie używa się do refermentacji mocno nasyconych piw w ilości 20 litrów. To jest podpiwek, który pracował, czy drożdże pracowały w nim przez 15 godzin. Widać, jak bąbelki idą do góry i te butelki były zgniecione, czyli ja tutaj nic nie grzebałem w tych butelkach, one po prostu były zgniecione do 3/4 wysokości butelki, płyn był nalany i tyle tego dwutlenku węgla już zostało naprodukowane, że jest ciężko ją zgiąć. Dlatego tak istotne jest to, żeby ten napój wypić w przeciągu 10 dni, najlepiej przez te 2 pierwsze dni trzymać po to, żeby się nagazowało, a później włożyć do lodówki, żeby drożdże pracowały mniej. No i żeby dwutlenek węgla rozpuścił się w płynie, bo jak ogólnie wiadomo, dwutlenek węgla lepiej rozpuszcza się w niższej temperaturze. Wtedy będziemy mieli nie dość, że fajnie schłodzony napój,
to jeszcze mocniej nasycony i przez to bardziej orzeźwiający. No i ta dodatkowa zawartość cukru, który został dodany po to, żeby nam sprawić przyjemność, czyli na dosłodzenie, a nie po to, żeby drożdże go zjadły, będzie fajnie współgrać z kwasowością kwasu węglowego wytworzonego przez rozpuszczony dwutlenek węgla. Butelka szklana jest nalana dotąd. Ten podpiwek oczywiście też zostanie spożyty wcześniej. Po 2 dniach prawdopodobnie i tak go wsadzę do lodówki, będzie w 6-7 stopniach sobie leżał po to, żeby go wysycić i w przeciągu najbliższego tygodnia zostanie skonsumowany. Dlatego robię go mniej, żeby... I on jest tak prosty do zrobienia, że można go robić po prostu na bieżąco. Na drugi dzień na dobrą sprawę już jest zdatny do spożycia. Uwaga, to jest nieschłodzony podpiwek i tyle gazu się wytworzyło. Fajnie, nie? Po 15 godzinach. Tu już jest piana, no a tutaj unosi się dwutlenek węgla. Te butelki, które są z krachlą, one mają jeszcze dodatkowo takie zabezpieczenie w postaci tej uszczelki gumowej. I jeżeli butelka jest nie... Jeżeli butelka jest z krachlą, to przez ten jest duża szansa, że przez tą uszczelkę nadmiar dwutlenku węgla się wydostanie i niekoniecznie strzeli. Poza tym one są z bardzo grubego szkła, a większość tych bezzwrotnych butelek do piwa, które się kapsluje, one są z cieńszego szkła i wytrzymują dużo niższe ciśnienie. Poza tym kapsel raczej jest niewielka szansa na to, że wypuści nadmiar dwutlenku węgla. Trochę wcześniej wsadziłem do lodówki ten podpiwek, żeby go schłodzić, żeby ten dwutlenek węgla trochę się rozpuścił. Nice smoke, jak mawia Simon. Fajnie pachnie. Jeżeli ktoś lubi aromat takiego karmi, przypraw piernikowych, to właśnie to jest mniej więcej taki aromat. Podpiwek generalnie ze swej natury jest dosyć mętny, dlatego że ten osad, który się tworzy, a w zasadzie zawiesina, ona nie ma szans na to, żeby opaść. Można by ją było mocno odfiltrować, ale podejrzewam, że i tak będzie mętny, dlatego że i tak pływają w tym drożdże, więc w tej zawiesinie. Także raczej nie ma szans na to, żeby on był w 100% klarowny. No, jego pije się po prostu na świeżo. Aromat taki sam jak z butelki, piernikowy, palony, słodki. W smaku też słodycz, trochę cykorii i przypraw takich, które się kojarzą ze świętami piernikowych, ale przez to, że jest wysycony, no ten jeszcze nie jest mocno wysycony, bo normalnie ten podpiwek za 2-3 dni będzie posiadał dużo więcej rozpuszczonego dwutlenku węgla w sobie i będzie przez to trochę jeszcze bardziej kwaśniejszy. Także jest słodki, dlatego że zostało trochę cukru, po to ten cukier dodajemy w nadmiarze, żeby on został przez nas skonsumowany i przez nasze kubki smakowe odebrany jako słodycz dominującą. Kwaśność od rozpuszczonego dwutlenku węgla, goryczka od chmielu, no i mało alkoholu, bo tutaj generalnie podpiwek jest z pewnym przymrużeniem oka traktowany jako napój bezalkoholowy, ale naturalnie nie ma się co oszukiwać, tego alkoholu zawsze trochę jest, pewnie na poziomie kefiru, ale tego alkoholu trochę zawsze jest, no bo drożdże zjadły cukier, wyprodukowały dwutlenek węgla i alkohol, bo to właśnie produkują po jedzeniu. Tak czy siak, mocno odświeżające. Nawet bym powiedział, że sycące nieco. Mocno odświeżający i sycący napój. Bardzo fajnie nadaje się przy takich upałach, jak teraz są, rzędu 24 do 27 stopni. No i do pracy w polu też się świetnie nadają, znaczy na przykład przy kosiarce, dlatego że nie upośledzają naszych zmysłów. Ponieważ jest to napój bezalkoholowy, z czystym sumieniem mogę polecić Państwu takie coś do ogrodowych prac letnich. Pozdrawiam szanownych Państwa, do zobaczenia następnym razem. Cześć!